Tour de France w tym roku właśnie był wyścigiem wyjątkowym, chociażby dlatego, że zaczynał się w Berlinie prologiem i pierwszymi etapami. Jechaliśmy z silnym składem drużyny Deltogo Colnago, w której wtedy jeździłem. Był nasz lider Giuseppe Saroni, który miał tam odegrać dosyć ważną rolę na tym wyścigu. Tak się złożyło, że na prologu przegrałem 0,02 sekundy z Holendrem Niedamem. Także pojawiła się ta szansa, żeby walczyć o tą koszulkę. I na pierwszym etapie, kiedy udało mi się zabrać w ucieczkę, gdzie nie było właśnie lidera Niedama, zrobiłem wszystko, żeby ta ucieczka dojechała do mety z jak największą przewagą. I to mi się udało, jak obejrzymy nawet filmiki, które gdzieś tam się w tej chwili pojawiają w necie. Można zobaczyć, że właściwie jestem tam główną siłą pociągową tej ucieczki. Peleton jest tuż, ale dałem z siebie wszystko, żeby do tej mety dojechać z przewagą. Byłem chyba piąty albo szósty na 7 albo 8 osób, które były w ucieczce, ale nie zależało mi na tym, żeby walczyć na etapie, tylko na tym, żeby zdobyć tą koszulkę i to się udało z dużym powodzeniem.